Nieważne. A, medicine, dobra. I helię. Idziemy dalej. W sumie to też muszę ogarnąć, jakie są fajne aplikacje na 3DS-ie, jak teraz mogę robić praktycznie co chcę z tą konsolą. Tam jeszcze na pewno tam, co po niektórzy powiedzą, że ten gwarancji już nie masz i tak dalej, ale co mnie kurde gwarancji obchodzi? Ja o swoje konsole dbam. Kurde, właśnie dlatego już PS3 mam 8 lat i działa jeszcze, jak nowe. Czy opłaca mi się ekspa za jednego przeciwnika? Nie. Wezmę miecza. Raczej 4, kurde. O! Beast Leggings. Legginsy dostałem. Czy to na mnie zadziała? Nie. Na dziewczyny oczywiście. Ale zmniejszy im obronę, więc nie ma mowy. Bestialskie leginsy, ja pierdzielę, co to za nazwa? Ta. I Magaru. Ja pierdziu, idzie mi naprawdę dobrze. O, oczywiście. Dawaj, kurde, krowo! Nie mi zeza, dziękuję. Let's go! Ja pierdzielę, jak się cieszę, że rozdzielczość nieco, no... Anti-aliasing zmniejszyłem. Teraz gra chodzi bardzo płynnie. Ciebie już mam. Ach, niech będzie kielich, nic innego nie ma. Kurde, by się ten... trawka by nam się przydała w kartach. Chwila. Alright. Wy dostaniecie w pierdziel bez większego problemu. Myślicie, że jesteście tacy fajni? Oczywiście, że jesteśmy potężni. Mamy około 30 levele. Ta. O, nice, chcę expa. Give it to me! I coś tam, coś tam. Nie pamiętam, jak ta piosenka dalej szła. Okej. Okay. Let's fucking go! Ponieważ siara się robi. O! Moja walizka. Magiczne sandały. Pierdzielę to. O! Ja pierdzielę Akihiko. Spierdzieliłeś nasz plan! Chociaż... O, ja pierdzielę! Wiem. O! Dostaniesz za to w łeb, za to, że mnie zaatakowałeś. Jeszcze raz. W dupę, w odwłok, w odwłok! Dobra, i teraz chyba bez problemu nam pójdzie. No. Kurde, Akihiko, do jasnej cholery, wpuszczam ciebie do mojej drużyny, a ty taką mi siarę robisz. No proszę cię, stary. Co masz na swoje usprawiedliwienie do powiedzenia? Tak, wiem, nie mam zamiaru, kurde, się lenić tylko dlatego, że do Fukushimy pojedziemy. Wiem. Jesteś... Właśnie, kurde, zapomniałem Google Tłumacza włączyć, ale to nic. Nie przyda nam się w tej sesji, tak myślę. Two-handed sword. A nie, to już Junpei ma, okej. Tak w ogóle to opłaca mi się lać z nimi? No w sumie tak, no bo ten... Zawsze się dostanie... Jak to się nazywa? Klejnoty. Mimo tego, że expa jest jak, kurde... Nie wiem. Bardzo mało. Dawaj, Garu. Przynajmniej wiem, że ta wrona absorbuje wiatr. Um,
Bufula, dawaj. W sumie teraz Rush nam wszystko wykończy ładnie. No. Jak ja lubię, kiedy wszystko idzie zgodnie z moim planem. Dawaj kielichy, bo personę już mamy. Może powinienem pójść połączyć coś niecoś? Nie chce mi się. Fuck this. Idę dalej. Za niedługo do bariery dojdziemy, ja cię kręcę. Pewnie dzięki temu, że ten Tartarus jest taki mały teraz. Bo coś mi się zdaje, że podczas wakacji nie będziemy mieć zbytnio czasu na Tartarusa, więc tym lepiej dla nas. O! Uuu! Dobra, o czym mogę jeszcze pogadać? Chwila, moment. Nie wiem. No tak, Orasa teraz mam, nie? To teraz pogrywam. Później oczywiście następne w kolejce będzie Pokémon Sun i Moon. I oczywiście też mówię od razu, że to, że teraz będę ten, no, to, że mogę grać w ten sposób, nie oznacza, że nie będę gier kupował. Oczywiście jak tam znajdę pracę i takie sprawy, no to oczywiście się ponakupuję, no bo też lubię, jak moje półki są pełne, ale z drugiej strony, jeżeli no, nie stać mnie na to, to sorry. I nie obchodzi mnie, że tam nie będą dostawać kasy i tak dalej, kurde. Taka wielka korporacja jak Nintendo nie zasługuje i tak na kasę, moim zdaniem. No bo nie, no bo jakiego grzyba ja mam im dawać pieniądze za ich gry, skoro oni mogą po prostu przejąć mój filmik jakiś let's playowy czy gównianą pastę i zarabiać na nim. 3 centy na miesiąc, to kurwy nędzy. Nie, już mam ciebie. Serio, szczerze powiem, Nintendo lubię tylko i wyłącznie jako dewelopera gier. Jako firmę, to naprawdę ich nie cierpię, bo robią debilne rzeczy. A i by the way, jeszcze coś. Także zacząłem przechodzić AM2R, czyli remake drugiej części Metroida, zrobiony na PC-ta, który można łatwo ściągnąć z internetu za darmo. Które to Nintendo zachciało ten rozwalić ogólnie rzecz biorąc i wysłali tam jakieś, nie wiem, gówno, które uniemożliwiło im wspieranie tej gry deweloperom. Od razu powiem, gry wspieranej przez 10 lat, znaczy nie wspieranej, robionej przez 10 lat, ale nie, oczywiście, kurde, każdy inny deweloper po prostu by dał takim utalentowanym ludziom pracę, ale nie Nintendo, oni kurde, oni wiedzą swoje, oni są zajebiści, kurde. Wciąż w latach 90. do kurwy nędzy. Sami nie wiedzą, co robić ze swoimi IP. I jak zobaczą, jak, że... O kurwa, nie chce mi się z nim lać. Ta. Za dużo wysiłku, za mało tego i się nie opłaci w ogóle. O, nice. W sumie? Na wszelki wypadek. Tak, szczerze mówiąc, fuck Nintendo jako firmę. W sumie jako deweloper też ostatnio im za dobrze nie idzie. Też nie wiedzą, co robić ze swoimi IP. Kurde, tylko Mariany i Zeldy do cholery jasnej i nic więcej. Przynajmniej ten. Chociaż The Legend of Zelda to na Wii U nawet nie było ostatnio, tylko ten, The Breath of the Wild nawet. Jeszcze wychodzi i tam robią to, no nie? A poza tym to no, póki jeszcze jakoś tam u nich idą, z Metroidem nie wiedzą, co zrobić, ze Star Foxem też nie wiedzą, co kurde zrobić. Co tam jeszcze? O Golden Sunie kurde nie słyszeliśmy już od tej... trochę średniowatej części na DS-a. Nie, kurde, oni nie mają zielonego pojęcia, co robić. No, Kirby dobrze się ma. Dobrze się miewa. Co tam jeszcze?
ma buffu. Kirby dobrze się miewa, co jest naprawdę wow. Ale nie, ich tylko, tak naprawdę to tylko Mariany obchodzą, szczerze powiem. Wszystko inne w dupie mają. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dawaj, wywróć go! Rozwal tych dwóch skurczybyków. No, idealnie. All out attack! I ten! No, w sumie to, szczerze mówiąc, w dzisiejszych czasach to bym Nintendo nie ufał. Jak już to tylko w grach na 3DS, ale to też bym selektywnie to robił. Na przykład Metroid Federation Force, co to kurwa ma być? Ale myślę, że i tak dałbym szansę tej grze. No, jako taki spin-off to w porządku, no nie? Ale zważając na to, że dawno jakiegoś Metroida nie zrobili od tego Other M, które było rzekomo bardzo okropne. O kurwa, już po nas. Ja też?! Zajebiście, skrytykują mnie teraz, bo jestem... O. Nie denerwuj mnie, fuka. Całe szczęście, ja nie Akihiko następny. Dalej, trzeba zredukować ich liczbę. Dobra, mam nadzieję. Nie, oczywiście, że nie. Nie, po prostu siedzę na mojej dupie, nic mi nie jest. Nie przejmuj się. Tak jest. O kurde, a nie, Junpei'a nie mamy. Dobra, masz wpierdziel. Aha, to no było łatwe, ale... O, relik fragment. Który? Pewnie drugi. A niech będzie. Ty nas uzdrów trochę. Nie mogę tylko i wyłącznie używać moich przedmiotów, które za które zapłaciłem pieniędzmi z mojej własnej kieszeni. Nie, zaraz, item, to chciałem zobaczyć. O, trzymam, dobra. Może jeszcze nam się tego questa uda wypełnić. Kto wie. Wy dostaniecie w łeb. Tak szczerze mówiąc, jeżeli miałbym powiedzieć takiego dewelopera, któremu bym ufał bezgranicznie w dzisiejszych czasach, to znalazłoby się tylko kilku takich deweloperów. Nie wiem, na przykład Atlus zawsze fajne gry robi. Z chęcią powiedziałbym też CD Projekt, ale nigdy niestety w Wiedźmina nie grałem. A chciałbym bardzo. O, wiem co zrobię. Bardzo chciałbym zagrać w trylogię wiedźmińską, ale niestety mój komputer jest za słaby i mam nadzieję, że może znajdę jakiegoś sponsora czy coś. Albo sam CD Projekt będzie mi chciał przysłać jakąś fajną maszynę z Wiedźminem zainstalowanym na dysku. Jedynką, dwójką i trójką. Nie powiem nie! ale nie, tak dla jaj tylko. Nie jestem chciwy, kurde. Chociaż z drugiej strony zawsze dla sponsora to nie powiedział nie. Chociaż może i zależy. O shit, zapomniałem. Kurde, dopiero teraz się spostrzegłem, że z bossem się lejemy. Mam nadzieję, że pójdzie nam dobrze. You spin me right down, baby. Right around, czy coś. Ta, wiem. Przeciwko czemu, kurde, jest słaby, fuka mi powiedz. Jeżeli znajdziemy jego słabość, to trzeba będzie temu ludzkowi atak zwiększyć. Chociaż nie sądzę, że będzie miał jakiekolwiek słabości, bo... To jest jeden przeciwnik tylko i wyłącznie. Moja herbata. O kurwa! O kurwa!
Garu. Czyli ja i Mitsuru odpadamy niestety. O, no tak, zapomniałem. Dziękuję Fuka, to było bardzo użyteczne. A może? Kto wie, i tak nie mam nic innego do roboty w tej turze. O, oczywiście, że nie trafiło. Ta. A tak. O, Yukari. Ja też! Muszę personę zmienić. Wiem, widzę. Chociaż nie, z drugiej strony Yukari nam się teraz nie przyda. Ja następny, okej. Atak mu zmniejszyć trzeba. Ta. Kto elektryczność? Ty jesteś silny. Ale 21 level. Nie ma mowy. 17 jeszcze gorsze. Nul. Niech będzie. Najwyżej padnę. Nic się takiego nie stanie. Dawaj. Uch! Dziękuję. Mogę uzdrawiać dalej. Diarama. Tak jest. Kurde, ta walka z bossem będzie długa, ale myślę, że damy radę. Czy ty blokujesz elektryczność? Proszę powiedz, że nie blokujesz elektryczności. Chociaż z drugiej strony Akihiko i tak dużo obrażeń chyba nie zada. O. Przesrane. Jedyne co mogę robić to trzymać gardę albo zaatakować. Może być. Media. All right. Jak tam debuffy? Dobra jest. Dobra, fizyczne ataki w tej walce będą, o. Dobra jest! Dobra jest. Do pełna HP i lecim. O, tak. Kurde, Mitsuru! Mieczem atakuj, nie butem! Obronę, tak? Tak, dobra. Let's go! I atak. Boom! Let's go! Ile obrażeń, ile obrażeń! Nice. To nam trochę tur oszczędziło. O nie. Mamy coś od trucizny dla całej drużyny? Chwila. Nie, chyba nie mamy, więc trzeba będzie po jednym. Kto następny? Mitsuru. Chociaż nie, siebie. Każdy siebie odtruje w ten sposób, nie dostaniemy obrażeń od tego gówna. Ta. Dobra. W tej turze nic specjalnego nie zrobiliśmy. Tak, Dispoison. O nie.
Dobra, nie jest źle, nie jest źle. Czy powinienem pozwolić Yukari paść? Nie, raczej. Wolałbym tego nie robić. Nie lubię tego robić, ale niestety czasami jestem do tego zmuszony. Atak. Niech będzie fizyczny. Może by tak jeszcze jeden krytyk, proszę? Oh. O, dziękuję, Mitsuru! Let's finish this! Chociaż to nie będzie jeszcze koniec, wiem. Ponieważ, no, wiem. Ach, idzie nam dobrze. O, prawie krytyk. Dobra, jest. 140. Znowu. O. Kto następny? Jak tam buffy? Ta, Akihiko powinienem uzdrowić. Od razu zdebufuję go w tej turze. Item, this poison. Tak. Tak, obrony nie ma. Znaczy no, ma obronę, teraz nie ma. Item, this poison, lecim. Au, au, au! To będzie boleć. Media. On atak teraz odzyskał. Okej. Okay. No, na to wygląda. Tak. I... O! Dobra, Yukari musi na razie paść, niestety. Item. Ale Mitsuru trzeba wskrzesić. Item. Medical powder. Użyj na mnie elektrycznego ataku. O, dobra, jest. Serio? Dodge strike? Gnoju jeden. A niech będzie. No, dziękuję. Właśnie tego. Tak. Tak trzymaj. Rób swoje. Tak. I. Nie! Ale przynajmniej nie będę ten dostawać. Nie będę słaby na elektryczne ataki. Zawsze coś. Okej. Okay. Trzeba ci zmniejszyć atak w trybie natychmiastowym. Powoli, powoli, ale idzie. O. O, ja pierdzielę. Dobrze, że mamy te dispoizony całe. Od groma tego mamy. Ta. O nie. Dobra, jest, nie jest źle. Ta. Atak. Atak. Okej. Okay. Idzie mi dobrze, idzie mi dobrze. Jestem z tego zadowolony.
A nie, obronę trzeba ci zmniejszyć. Tak. No i teraz będę elektryczne ataki blokował. Czyż nie jestem zarąbisty? O, teraz już nie. Ale dobra, przynajmniej turę stracił. Dobra, jest. Nie, kurde, co ja zrobiłem? Powinienem mu był atak zmniejszyć. Mind charge. Oh my god. Ubić go! Atak. Tak jest. O nie. Nie jest źle. Nie jest źle. Na serio? Dobra, Mitsuru najwyżej się wskrzesi. Mam przecież kadenzę. Ale nie, nie zużyję. Okej. Dobra, jest. W następnej turze mu obrony zmniejszę. Item, teraz wiem, że ten straci turę. A nie, nie stracił, dobra. Co? How? Co, Reksiu? Chwila, moment. Co, Reksiu, how? No chodź! Nie stój tak na tych schodach. No. O, jak u mnie się przeciągać i dalej spać. No, jajami wchodzę. O, ta kopia, jak się go trafię. No. Dobra, jest. Tak, teraz obrony trzeba mu zmniejszyć. Kurde, jak ten Reksio szczeknie, to całe sąsiedztwo słyszy, że szczeka. Mam teraz... Przywróciło się moje ten? Blokowanie elektryczności? Chyba tak. O, no teraz już nie, dobra. Dawaj. Atak. Będę musiał powoli myśleć nad wskrzeszeniem Yukari. Chociaż... Uzdrowię siebie. O nie. Chociaż nie! W następnej turze Yukari wskrzesimy. Ile jeszcze? Dobra. Defense. Okej. Okay. Item. Revival bead. Mam nadzieję, że ten debil użyje czegoś debilnego. O! Nice! Niezły finisher! Woo! Dobranoc! Ach, magiczne lustro razy 3. O, zajebiście, to nam się przyda. Tak samo jak ten level. Nareszcie dobry elektryczny atak mamy. Oki. Oki doki, więc... Uda nam się skończyć sesję tą tartarusową. Homunculus! Oh my god, dzwońcie po ruskiego alchemika! Gdyby był w Tartarusie, to by ich od groma znajdywał. Soma. No nie musiałby, kurde... Fapować specjalnie po to, żeby móc zrobić tego homunculusa w jajku. Mógłby po prostu przyjść do Tartarusa
poszukać, rozwalić takiego kurde bossa z trzema kręcącymi się głowami, dostałby takie homunkulusy w walizce, by the way. Ta... razy trzy, to dobra. Nie ma co. Idziemy dalej. I ten, no... wygląda na to, że co do tych... próśb Elizabeth, to będę musiał trochę w Tartarusie posiedzieć, ale to... jak jakichś ludzi się trzeba będzie odratować, tak jak to wcześniej powiedziałem, to wtedy dopiero to się zrobi. Beast.